3 marca 2017 roku, około godziny 14:45, dyżurny Bełchatowskiej Komendy Policji otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej, której sprawca porzucił auto i uciekł z miejsca zdarzenia. Kierujący Citroenem na wysokości skrzyżowania ulic Sienkiewicza z Krzyżewskiego w Bełchatowie zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w jadącego z przeciwnego kierunku Opla. Kiedy zatrzymał samochód na chodniku, wysiadł z auta i zaczął oddalać się w kierunku centrum miasta. Zdarzenie to widzieli przypadkowi kierujący samochodami BMW. Obaj kierujący, widząc, że sprawca pieszo oddala się z miejsca zdarzenia, nawet przez chwilę nie zawahali się zareagować. Nie tracąc nieraz z pola widzenia, jechali bezpośrednio za nim. Jednocześnie o wszystkim poinformowali dyżurnego bełchatowskiej policji. Kiedy jeden ze świadków podjechał do sprawcy i zażądał, aby ten zatrzymał się, kierowca Citroena zaczął uciekać. Świadkowie ruszyli za nim. Po pościgu, który przebiegał ulicami miasta Bełchatowa, świadkowie ujęli go ostatecznie na osiedlu żołnierzy POW i przekazali policjantom.